Jak ważną rolę odgrywają psy w jednostkach specjalnych, porozmawiam z dzisiejszym moim gościem, Krzysztofem Puwalskim, byłym oficerem jednostki specjalnej GROM, twórcą, pierwszym dowódcą grupy psów bojowych. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Krzysztof, K9, co oznacza symbol K9? K9 z łaciny canina, czyli po prostu pies, psowaty. Gdzie dokonujemy zakupu, jak wygląda selekcja takiego zwierzaka do jednostki specjalnej, żeby miał tam służyć, razem z nami pomagać? Selekcja psa do jednostki specjalnej jest niezwykle wymagająca, tak jak selekcja żołnierzy do jednostki specjalnej, do jednostek specjalnych. Dlatego zakup takich psów jest niezwykle trudny i bardzo, bardzo wymagający. Takich psów w momencie, kiedy ja tworzyłem tą grupę, kiedy wspólnie z żołnierzami, z którymi pracowałem, wybieraliśmy takie psy i ośrodki, które jakby selekcjonowane były do wyboru takich psów, no w tamtym okresie w Polsce nie było takich. Chciałbym zapytać, ponieważ wiem, że psy były praktycznie w gromie od początku, ale to nie były psy bojowe. Czyli to były psy, które miały tylko za zadanie wyszukać jakichś materiałów, zneutralizować jakieś materiały? Tak. Pamiętam w 2007 roku na jednej z misji w Afganistanie, w okolicach Kandaharu, był z nami pies. Był z nami pies razem z przewodnikiem, był to Labrador, który akurat, nie wiem czy to był przypadek, czy nie, jeździł na moim samochodzie, moim Hammerze razem z nami na misję. Wtedy pamiętam, były misje długoterminowe, czyli wyjeżdżaliśmy na przykład na 3, 4, czasem 5 dni na teren przeciwnika i tam dokonywaliśmy, i tam wykonywaliśmy różnego rodzaju zadania. Ale ten pies nie radził sobie w tych warunkach. Labrador nie nadaje się. Nie nadaje się do pracy w tak wymagającym środowisku, w tak trudnym środowisku, więc ta rasa absolutnie do sił specjalnych jako pies, nazwijmy to pies bojowy, jest nie może być predysponowana. No dobrze, zapadła decyzja o tym, że to mają być inne psy. Owczarki belgijskie, tak. I jeszcze jakieś inne psy? Owczarki belgijskie i owczarki holenderskie. To są takie dwie rasy, zresztą bardzo podobne do siebie. Dwie rasy, które się nadają do szkolenia. Zresztą tak naprawdę na całym świecie w jednostkach specjalnych głównie te dwie rasy są szkolone. Czym one się charakteryzują lepszym od tych psów, które były na początku, labradorów i owczarków niemieckich? Przede wszystkim owczarek belgijski jest psem, i tutaj by trzeba porównać pierw może do owczarka belgijskiego, później do owczarka niemieckiego, dlatego że jeden i drugi jest zupełnie inny. Owczarki belgijskie są lżejsze, silniejsze, bardziej dynamiczne, wytrzymalsze niż owczarki niemieckie. Mniej podatne na choroby, na przykład dysplazję. Bardzo inteligentne, jednocześnie bardzo zaangażowane w trening, bardzo zaangażowane w to, co robią. Wręcz można by powiedzieć, że nie potrafią bez tego żyć. Wywodzą się z linii psów pasterskich, które służyły dawno temu do ochrony przed wilkami stad owiec na przykład. Więc wychowywane w klimacie północnej Belgii na przykład, przyzwyczaiły się do różnego rodzaju niedogodnych warunków i potrafiły radzić sobie, tak jak wspomniałem, z wilkami, więc stały się takimi obrońcami pasterzy, obrońcami stad, na przykład owiec. Krzysztof, jak wyglądał proces zakupu takiego zwierzęcia, wtedy kiedy ty prowadziłeś tą grupę? Sam proces zakupu już nie był trudny. Sam proces zakupu dokonywał się już, można by powiedzieć, według pewnych wzorców, które sporządziliśmy. Przede wszystkim w komisji zakupu psów musiał znaleźć się trener taktyczny, który był jednocześnie moim zastępcą, i weterynarz, który musiał sprawdzić i stwierdzić stan zdrowia takiego psa. I ja jako trzecia osoba, jako przewodniczący tej komisji. Czy psy były kupowane w Polsce, czy to już może było jakieś miejsce, które z polecenia zajmuje się, dedykowane jest hodowla takich psów właśnie stricte pod tego typu służbę? W
tamtym okresie istniał, w mojej ocenie i w tamtym czasie, najlepszy ośrodek szkolenia psów na świecie. Miejsce tego ośrodka to były tak naprawdę przedmieścia Sarajewa, czyli Bośnia i Hercegowina. Ośrodek norweski prowadzony przez taką pomoc humanitarną, jaką dawała jaki dawał naród norweski Bośni i Hercegowinie. Tam, w tym ośrodku, około 250 psów, ale te psy, które tam były, to były psy głównie do wykrywania bomb, ładunków wybuchowych w pozostałościach po jeszcze wojnie z lat 90. Czym się musi charakteryzować, jakie cechy musi przejawiać taki pies, żeby go wybrać, że to ma być ten? Pies do jednostek specjalnych przede wszystkim musi spełniać kilka kryteriów. Tak naprawdę bardzo ważnym kryterium jest socjalizacja. Czyli musi być socjalny z człowiekiem. Socjalny później już w trakcie szkolenia też z operatorami zespołu bojowego. Musi być silny. Musi być wytrzymały, musi cały czas wyrażać chęć do ciągłego szkolenia. Czy zdarza się, że po zakupie takiego psa podczas szkolenia okazuje się, że on się nie nadaje do służby i musimy go odsunąć od służby? Tak, zdarzają się takie sytuacje i tutaj nie tylko mi, ale moim kolegom z innych jednostek specjalnych zdarzały się takie sytuacje. Mimo tego, że kryteria są bardzo, bardzo wygórowane, powtarzam, ale w trakcie szkolenia okazuje się, że pies ma jakieś swoje cechy, które mogą po prostu nie pozwalają i dyskwalifikują go z dalszej służby. Psa zakupujecie w wieku, powiedzmy, nie wiem, około roku, półtora do szkolenia. Ile trwa szkolenie, aby ten pies mógł już pojechać na tą swoją pierwszą misję? My przyjęliśmy sobie takie kryterium, że kupujemy psy wyszkolone już, czyli psy, które potrafią doskonale gryźć, czyli ta kontrola agresji i agresja jest już na bardzo wysokim poziomie. Mają zrobione tak zwane posłuszeństwo i potrafią też wyszukiwać, czyli szukać substancji organicznych. Mówię tutaj też o materiałach wybuchowych. I naszym zadaniem było przeszkolenie tych psów taktycznie, co jest niezwykle wymagające. I pierwsi przewodnicy i trener razem i ja byliśmy na szkoleniu w Stanach Zjednoczonych, które trwało kilka miesięcy. Tutaj nie powiem dokładnie, ile trwało, ale kilka miesięcy. I w tym okresie przeszkoliliśmy się na przewodników psów bojowych. Krzysztof, zdradź nam, jak to jest. Przecież ten pies wyszkolony taktycznie, on jest jak pocisk, jak petarda. Jak wygląda szkolenie takiego psa, żeby on był pozbawiony jakiegokolwiek lęku? Cały proces szkolenia był nadzorowany u nas, był na wzór jednostek specjalnych, czy brytyjskich, czy amerykańskich, czy norweskich, czy niemieckich, przez tak zwanych trenerów taktycznych. I ja też miałem takiego trenera taktycznego, który odpowiadał za wyszkolenie psów, przewodników, ale też pomagał i nadzorował szkolenie na zespołach bojowych. Ponieważ operatorzy zespołów bojowych musieli być zaznajomieni z procedurami, jakie są w trakcie pracy z psem. Zadania, które doszły im, jakby były nowymi zadaniami. Ponieważ do tej pory oni nie wiedzieli, jak się zachowywać, jeżeli jest pies. Jak pies ich będzie rozpoznawał, jak oni mają się zachować w stosunku do tego psa. Więc tego wszystkiego uczyliśmy ich. Czy zdarzało się, że podczas misji, w których brały udział psy, na przykład również one były agresywne wobec żołnierzy, wobec was? Najgorsze, co może być dla nas, jako dla grupy przewodników psów bojowych, byłoby, gdyby pies ugryzł operatora. Zdarzały się sytuacje, kiedy pies się tak pomylił. To znaczy, że źle zidentyfikował. Ale nie mieliśmy w trakcie mojej służby, nie było żadnego pogryzienia operatora zespołu bojowego. Ponieważ zdawałem sobie sprawę, że po takim pogryzieniu mogę mieć koniec przygody z psami bojowymi na zespoły. Ponieważ operatorzy nie będą chcieli pracować. Dlatego, że operator ma
tak dużo swoich zadań w trakcie szturmu, tyle musi robić rzeczy, że on nie może zastanawiać się, czy ten pies, który za nim stoi, czy ten pies może go ugryzie, a może nie, a może zrobi tak, a może tak nie. On musi być pewny na tego psa, tak jak na swojego kolegę operatora. Hipotetycznie, macie wejść, sprawdzić pomieszczenie, w którym najprawdopodobniej jest terrorysta, być może również cywile. Ładunek wybuchowy, pies wpuszczony, są dzieci i jest terrorysta. Kogo pies wybierze? Terrorystę. Oczywiście, że terrorystę. Ale teraz muszę podkreślić, że nie możemy w 100% zagwarantować, że nie uderzy na przykład w dziecko, nie uderzy w kobietę albo w zupełnie bezstronną osobę. Ja wierzę w to, że terrorysta spowoduje i ściągnie na siebie to zagrożenie, czyli po prostu ten pies uderzy w niego, że pies go prawidłowo rozpozna. Pies na misji ma swojego opiekuna, przewodnika, ale przecież w razie różnych sytuacji wymaga opieki medycznej. Czy ma zapewnioną opiekę taką? Pies musi mieć zapewnioną opiekę weterynaryjną w momencie, kiedy znajduje się w strefie działań bojowych, misji, musi mieć zapewnioną taką opiekę. I oczywiście przewidują to polskie regulaminy o gospodarce psami służbowymi, ale jeżeli by na przykład nie mógł tam być polski weterynarz, to wtedy dowódca danego zgrupowania bojowego, dowódca kontyngentu musi zapewnić taką opiekę weterynaryjną w oparciu o weterynarzy z sił koalicji na przykład. Jaki czas jest służby psa w jednostce wojskowej, specjalnej? Psy służą różnie. Wszystko zależy od tego, jak są eksploatowane, czy mają jakieś kontuzje po drodze, czy jakieś urazy. Zwykle psy służą do 8-9 roku życia. Taka jest średnia. Psy są na tyle wyszkolone, że potrafią z wami, nie buntują się, skakać ze spadochronem. Bardzo posłużne są podczas strzelania dynamicznego, taktycznego. To jest niesamowite zżycie z takim zwierzakiem, swojego opiekuna, przewodnika. Co się dzieje z tymi psami po tej służbie? Czy te psy są z wami? Czy macie z nimi jakiś kontakt? Jeżeli, bo procedury przejścia na emeryturę psów w Wojsku Polskim czy w Policji są bardzo podobne do siebie. Jeżeli przewodnik ma, jeżeli pies jest zdolny do adopcji, czyli warunki jego psychofizyczne są na tyle dobre, że weterynarz może powiedzieć, że dobrze, można tego psa zabrać do adopcji na przykład, i przewodnik, być może trener albo ktoś z zespołu bojowego, może chciałby się, i ma umiejętności, chciałby się zaopiekować takim psem. Podkreślam, ma umiejętności, dlatego że te psy potrzebują opiekuna, który ma umiejętności pracy z takim psem. Nasz pies jeden dostał wspaniałego opiekuna na emeryturze i jestem bardzo zadowolony, że ten człowiek się podjął takiego wyzwania, bo to jest na pewno wyzwanie, ale ma w tej chwili wspaniałą emeryturę ten pies. Nierzadko słyszymy, że pies, żołnierz, jego śmierć, powiedzmy, jest celebrowana, pogrzeb, uświęcone miejsce, że tak powiem, jego pochówku. Czy w Polsce jest podobnie? Nie mieliśmy jeszcze do tej pory takiego doświadczenia. Żaden pies bojowy jeszcze nie zginął na służbie. Żaden pies bojowy nie odniósł tak poważnych kontuzji, żeby w trakcie rehabilitacji albo w trakcie leczenia po prostu zmarł. Ale byłem w jednostce specjalnej, jednej z najlepszych jednostek specjalnych na świecie, amerykańskiej, i widziałem, jak tam się celebruje śmierć psów. Nawet byłem świadkiem pogrzebu jednego z psów, kiedy przyjechał przewodnik ze szczątkami psa, które były schowane w metalowej skrzynce po amunicji. Nie przez przypadek oczywiście. I zebraliśmy się w miejscu takim specjalnym, wyznaczonym, gdzie były grzebane te psy. Zanim został pochowany,
przewodnik opowiedział historię, opowiedział jego historię, śmieszne rzeczy, opowiedział też rzeczy, które wydarzyły się na misjach. I tak naprawdę większość z nas bardzo się wzruszyła, przewodnik płakał, jak te szczątki tego psa były zakopywane. I było to niezwykle poruszające dla mnie w tamtym czasie, niezwykle poruszające doświadczenie. A dodam tylko, że w tamtej konkretnej jednostce podczas całego programu szkoleniowego, programu psów bojowych, gdzie te psy walczyły na wszystkich konfliktach, które były od roku 2001 do 2014, zginęło ponad 20 psów. Krzysztof, psy były razem z Tobą na misjach w Afganistanie, w Iraku. Czy pies dla Ciebie osobiście był takim wsparciem, które daje Ci poczucie bezpieczeństwa, czy to był taki element, który uzupełniał siłę rażenia Twojego? Niestety podczas mojej pracy w jednostce GROM byłem tylko raz na misji, gdzie był pies. I to ten pies, o którym wspomniałem, czyli Labrador, który tak naprawdę nie zabezpieczał nam nic. Nie miałem przyjemności pracy z psem bojowym na misji. Przychodzi mi taka myśl, że Pan Bóg jak stworzył człowieka i zobaczył, jak nie jest doskonały, to jeszcze stworzył psa, żeby go wesprzeć. Ponieważ psy służą przecież w działaniach wojennych od około 2000 lat. To prawda. Psy bojowe wykorzystywane były tak naprawdę, datuje się od VI wieku przed naszą erą. Juliusz Cezar mówił o nich na przykład, że są doskonałymi żołnierzami, bo nigdy nie wycofują się i nie tchórzą, a nie trzeba im płacić żołdu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był twórca grupy psów bojowych jednostki specjalnej GROM, Krzysztof Puwalski.